Rodzina klinik leczenia niepłodności Gameta stale się powiększa, dlatego dzisiaj witam się z Wami z najnowszej placówki we Wrocławiu. Nie tylko pokażę Wam wnętrza tej nowoczesnej kliniki, ale również spotkam się z ekspertem, by porozmawiać o tym, co zrobić, gdy mimo starań ciąża nadal się nie pojawia. Zapraszam. Dzień dobry. Byłem umówiony z panem doktorem Siejkowskim. Czy jest już może wolny? Dzień dobry. Doktor potrzebuje jeszcze chwili, ale w tym czasie może oprowadzę pana po naszej nowej klinice. Bardzo chętnie. Super, to zapraszam. Przyznam, że macie tutaj bardzo przyjazne wnętrza i chyba panuje dobra energia, prawda? Tak, to prawda. Nasi pacjenci są bardzo zadowoleni z nowej lokalizacji. Nie muszą już odwiedzać innych miast, a nasi specjaliści przyjeżdżają tutaj do Wrocławia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i choć chwilę porozmawiać. Dlatego od razu przejdę do meritum i zapytam pana o to, co zrobić, jeśli mimo usilnych starań na teście ciążowym nadal nie pojawiają się dwie kreski. Od czego zacząć? Jeśli trafia do nas para, która bezskutecznie od ponad roku stara się o ciążę, zaczynamy od podstawowych badań. Mężczyzna powinien zrobić badanie ogólne nasienia. Natomiast pacjentka wykonuje podstawowe badania hormonalne, AMH, oraz badanie drożności jajowodów. Właśnie, a czym jest AMH? AMH jest hormonem produkowanym przez zrekrutowane pęcherzyki jajnikowe. Pokazuje nam rezerwę jajnikową, czyli mówiąc w uproszczeniu, informuje nas o tym, ile zostało pęcherzyków w jajnikach. Wartość AMH pozwala nam również w optymalny sposób zaplanować stymulację jajników. Rozumiem. Wrócę na moment do badania nasienia i zapytam o to, czy można takie badanie wykonać od razu na wizycie w Państwa klinice? Badanie nasienia wykonujemy codziennie w dni robocze. Zatem jeżeli pacjent jest przygotowany, zachował odpowiedni czas abstynencji płciowej, może takie badanie wykonać od razu. W przeciwnym razie musi umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem naszej rejestracji. A panie doktorze, badanie drożności jajowodów, dlaczego jest tak ważne i co daje pacjentom? Jest to bardzo istotne badanie w procesie diagnostycznym, gdyż pokazuje nam, czy zachowana jest drożność jajowodów, a więc narządów, w których fizjologicznych warunkach dochodzi do zapłodnienia. Jeżeli zatem jajowody są zablokowane, niedrożne, to nie ma możliwości, żeby plemniki spotkały się z komórką jajową. Nie ma możliwości, żeby doszło do zapłodnienia. A jakie jeszcze badania wykonuje się na samym początku leczenia? Na początku zlecamy jeszcze podstawowe badania profilaktyczne, jak cytologię, jak USG piersi oraz badania oceniające funkcję tarczycy. Wszystko zależy od indywidualnej historii pacjentów. Każdy jest inny, każdy wymaga innego spojrzenia. A jakie są dalsze kroki, gdy wykonamy już podstawowe badania? W następnym etapie pacjenci zgłaszają się do nas na konsultacje z wynikami zleconych badań. Analizujemy ich wyniki i planujemy dalsze postępowanie. Może to być decyzja o rozpoczęciu leczenia lub o pogłębieniu diagnostyki. Jakie zatem metody leczenia można zaproponować pacjentom? W zależności od rozpoznania pacjenta możemy zaproponować indukcję owulacji, inseminacje domaciczne czy procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z różnymi jej modyfikacjami. Część pacjentek może też wymagać leczenia operacyjnego. Panie doktorze, a jaka jest skuteczność leczenia? Skuteczność leczenia zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wieku pacjentki, czasu starań, palenia tytoniu, dodatkowych schorzeń czy zastosowanej metody leczenia. Waha się w przeliczeniu na jeden cykl od kilku do 40%. Natomiast skumulowany wskaźnik skuteczności przez kilka cykli leczenia może sięgać nawet 85-90%. Panie doktorze, a może jest jeszcze coś, co chciałby pan przekazać pacjentom? Zachęcam pacjentów, żeby nie zwlekali z decyzją o staraniach. Wiek ma tutaj ogromne znaczenie. Im szybciej pacjenci trafią do specjalistycznego ośrodka, tym większe mają szanse na spełnienie swoich marzeń. A my w Gamecie potrafimy spełniać te marzenia. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za cenne informacje dla mnie, ale przede wszystkim dla naszych widzów. I bardzo było miło pana poznać. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Jak widać, opóźnienia w projekcie Dziecko zdarzają się niezwykle często, a ich przyczyna jest indywidualna. Warto zatem jak najszybciej odwiedzić specjalistę, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tej kwestii.
kolejnym odcinku, także z Wrocławia, porozmawiamy o bardzo ważnej procedurze, jaką jest ocena rezerwy jajników. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia niebawem.